Teatr Polskiego Radia. Charles Albert de Moustier. Ach, te kobiety, kobiety. W przekładzie Wojciecha Bogusławskiego. Adaptacja radiowa Zdzisława Dąbrowskiego. Osoby. Dorymena. Wdowa Grażyna Barszczewska. Eugenia, jej córka Eliza Borowska. Konstancja, młoda wdowa, siostrzenica Dorymeny. Ewa Konstancja Bułhak. Babka, matka Dorymeny. Antonina Girycz. Urszula, młoda nabożnisia Joanna Jędryka. Daria, przyjaciółka domu, Stanisława Celińska. Justynka, garderobiana, Edyta Jungowska. Maurycy, młody oficer, Piotr Adamczyk. Lizydor, wuj Maurycego, Krzysztof Kolberger. Bibła, służący Lizydora, Artur Janusiak. Czy już skończono wieczerzy? Jeszcze nie. Ać pan na stojec stołu. Ach, kochana Justynko. Znowu wzdychanie. Maurycy prawie nic nie jadł. I wać panna także. Niestety. Jego bladość... Jego bladość jest naturalna. Ledwo powraca do zdrowia. A między nami mówiąc, wać panna bardziej chora. Nie od dzisiaj dostrzegam wać pannę chorobę. Moją chorobę? To zaraźliwa choroba. Cały nasz dom ogarnęła. O nieba! Gorączka paląca serca. 7 kobiet zgromadzonych pod jednym dachem żyły o cudzie w zupełnej zgodzie. Oddalone od świata zapomniałyśmy, że są jeszcze mężczyźni. Matka wać panny lękając się obmowy nawet ogrodnika odprawiła. Mimo to nasz zakon dnie i noce mówił tylko o miłości. Nasze miłostki na samych niestety tylko opowieściach kończyły się. Kiedy to zjawił się oficer? Pan Maurycy? Jako mężczyzna miał być oddalony natychmiast, ale jego cierpienia, jego mgłą powleczone oczy, a śliczna młodość jego łagodzą surowy wyrok. Oficer umierający na niszczącą gorączkę, która go wśród drogi dopadła, musi zaznać litościwego przytulenia i przygarnięcia. Któż by nie czuł politowania nad opłakanym losem jego? Politowanie niekiedy może dalej zachodzić. Jak daleko zajść może? Nie wiem, ale wszyscy w tym domu zdają się być zmartwieni, bo nasz oficer przychodzi do zdrowia. Matka wać panny straciła zupełnie wesołość. Babka wać panny, sławna ze swej gadatliwości, zdaje się, że zapomniała języka. Przyjaciółka domu, pani Daria, dragon w spódnicy, stała się nieśmiałym żuczkiem. Urszula wzdychaniem swoim przypomina jęki synogorlicze. Konstancja, wdówka po starym mężu, a matka, jeszcze synalka w pieluszkach, nader posępna. Rozumiałby kto, że albo niemowlę wstępuje do grobu, albo jej nieboszczyk mąż powstaje z niego. A na wać panny licach kwiaty dopiero co rozkwitłe więdną. A ja sama nawet z drżeniem ośmielam się spojrzeć w zwierciadło. Ale oto i matka wać panny! Dlaczego tak raptownie opuściłaś towarzystwo, Eugenio? Tak miałam umysł zajęty. Na czym? Raczej kimś, co nie jadł wcale wieczerzy. Justynko, zostaw nas same. Już lecę, przepraszam. Moja córko, jesteś coraz bardziej smutna. Unikasz naszych zabaw, uściski matki bez radości przyjmujesz. Powiedz, miałoby sercu twojemu zbywać jeszcze na czymś? Mamo, i ty często wzdychasz? Ty,
Ty jesteś tego przyczyną. Prawda? Czuję jakoś smutek, niepokój. Jakaś istota pociąga mnie. Ja szukam jej. Gonię, biegnę do kochanej matki. Spotykam ciebie, ale widzę, że nie ciebie szukałam. No. I ja podobnie doświadczałam. Matko, ty płaczesz? Zbliża się chwila, kiedy szczęście twoje już nie ode mnie zależeć będzie. Kiedy byłam w twoim wieku, tak jak ty wzdychałam. Serce moje pragnęło należeć do kogoś. Znalazłam na koniec przedmiot, którego teraz ty szukasz. Tak, tak, wdzięk, skromność. O, w twarzy sama niewinność. Jak Maurycy? Opuszczoną zostałam przez niego. Ukrywałam przed światem łzy, aż do chwili, w której związek małżeński osłodził nieco cierpienia moje. Zostałam matką. No... O, luba moja, Eugenia, życie mi milszym uczyniła. Te uczucia, jakich serce doznaje są... Są to kwiaty kryjące przepaść. Obyś nigdy nie znała mężczyzn. Uwieść kobietę to wspaniała zabawa dla nich. Podli! Tak, nie kochaj nigdy. A ukrywaj, jeśli kochasz. Kobieta, która wyzna mężczyźnie swą miłość, utraci go na zawsze. A gdyby on mi ją wyznał? Nie dawaj wiary żadnemu. A nawet Maurycemu? Chciałam dać tylko go za przykład. Dla cnót zasługuje być wyłączony. Którego wyłączamy jest najniebezpieczniejszy. To co czynić? No, kochać tylko matkę. Tutaj spocznij. Tutaj, panie Maurycy. Tutaj. Teraz. Teraz. Tutaj. Tak. Spocznij. I napijemy się herbatki? Napijemy się herbatki. Albo lepiej syropu. Nie, na bóle żołądka. Ale syrop daje. Alboż to pan oficer jest spowiednikiem w zakonie, aby go słodyczami karmić. Nerwy lubią wzmacniające syropy. Może by bulion? Mleczko, kawkę galaretki. Niedorzeczność. Pij pan herbatkę. Tam, babskie lekarstwa. Kielich wina, o! To wzmocni żołądek i rozweseli umysł. Justynko! Tak? Idź i zgotuj herbatki. Dobrze, biegnę. Pozwólcie, panie, tak, żebym nic nie zażywał. Tylko sen może uspokoić. Zapewne. Najlepszym lekarstwem dla człowieka jest spoczynek. No, więc pójdę spocząć. Justynko! Tak, proszę pani. Idź i każ wygrzać łoże pana oficera. Już idę. Tylko dobrze. I wykrać trochę cukrem. Okna niech będą zamknięte. Tak. Zobacz też, czy śpi mój Józio. Oczywiście, nie zapomnę, proszę pani. Oficerze, zabawkę z ciebie robią. No, dlaczego? Pomoc podana ciału uwielbioną ręką pomnaża dzielność duszy rycerza. Zacne obywatelki. Waszym staraniem przywrócony do życia, niezwyciężonym się stanę. Żarciki, madrygały. Nie, prawda szczera. Jest to... Nasz obrońca i dał tego dowody. No i czekając tak na herbatkę, do robótek, moje panie, do robótek, siadajmy. No tak, o tu, o ja poproszę tak. Czepeczki, gdybyś pończoszkę robiła, a wać pani mnie słuchały. Tam bajki, pończochy, czepeczki. No, to bierzmy pistolety, pałasze, armaty. Nie, jak mężczyźni. O nie, dosyć nagadałyście się o strojach, damskich powabach. Wszystko jest na...
służącą! O, o, to pozwolą, więc panie, że... O, pożegnam! Ale wśród napijesz się z nami herbat. No, tylko mnie zaprzymuszasz. Dla jego dobra. No to przez posłuszeństwo jedynie wypiję. No, wiedziałam dobrze, że im herbatkę wolno. A tak, wbrew swojej woli. Pożegnaj, oficerze, towarzystwo. No i idziemy ze mną. Dobrano, tak, z matką. I dobrodziejko moja. Dobranoc. Ursulo! Spokojnej nocy. Tak. Pani Daria, aha. Niech przyjmie moje uszanowanie. Dobranoc, Konstancjo. Eugenio, dobranoc. Moje prawie siostrzyczki. Dobranoc. Zawsze z żalem opuszczam was. A, Justynki, pan zapomniał. Dobranoc. Dobranoc. Kończysz pan wreszcie. Jutro dopiero 78 lat kończę. A gdy przyjdziecie do moich lat, to poznacie, że jeszcze. No, idziemy do tych ceremonii. Dobranoc. Dobranoc. Aha, nasza mateczka, jak się zdaje, jeszcze w pretensjach. A, w każdym wieku każdy radby jeszcze coś znaczyć. Miło choć wspomnieć. Eugenio, szanuj swoją babkę. Wyznam, że może jest trochę gadatliwa, uparta. Już milczę. Pozwólcie, że już was pożegnam. I ja uczynię to samo. Moja dziecina czeka. Dobranoc, dobranoc, aniołku, luba Konstancjo. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Co za zgorszenie. Każde słowo z jej ust jest śmiertelnym grzechem. Niby do syneczka swojego śpieszy. Ale to jej najmilsza pociecha. O, droga Justynko, Maurycy śpi niedaleko. Obok jej pokoju. Niewinność jest słaba, a miłość przemyślna, ale nie należy nigdy źle myśleć o bliźni. Nie należy, nie należy. Gaśmy więc świece. Gaśmy. I dobranoc. I dobranoc. Co za niepokoje, tak rano. Pani mnie nie poznaje? Nie. Kiedy jaśnie wielbożnego pana Maurycego przyjmowano w te wielce łaskawe progi, był z nim Dubois, którego za drzwi wypchnięto. To byłem ja. Aha, domyślam się. To twój pan tu odpoczywa, przychodzi do zdrowia, tak? Moim panem jest wuj jego, jaśnie wielbożny pan Lizydor. I on właśnie przysyła mnie, abym się dowiedział, o której godzinie. Będzie mu wolno mieć szczęście zobaczyć panią. Przyjacielu, przyrzekłeś mi był taić bytność tutaj pana Maurycego. Nieszczęście, jakie spotkało mojego pana, przymusiło mnie do zdradzenia tej tajemnicy. A jakie nieszczęście? Fortuna i miłość przez lat 20 pieściły go, ale w jednej chwili tyłem obróciły się od nas. Wszystko nam zdarto. Na dobitkę minister pozbawił naszego pana zyskownego urzędu. Więc uciekliśmy ze stolicy, przeklinając świata za szczyty. A co sądzisz
O charakterze pana ministra? Zimny, twardy. No to płeć nasza nie podoba mu się? Ubóstwia sprawiedliwość. Ale lubi, kiedy przez piękne usta przemawia do niego... A kim są wasi wierzyciele? Lichwiarze, bankierzy. I pograliśmy też kapkę faraonika. No i jak w hazardzie. A tak, domyślam się. Majątkiem naszym mniemaliśmy móc zapłacić wierzycieli. I jeszcze zostać przy połowie. Po kilkumiesięcznych korowodach, apelacjach wypadło z wszystkich sum naszych okrąglutkie zero. A co na to pan Lizydor? Złorzeczył całej płci niewieściej, że to niby przez... Dlaczego? Z przyzwyczajenia. A nie mógłbyś, kochasiu, za godzinę pojechać ze mną do Paryża? Do Paryża? Nawet w tej chwili! Ale wyjazd będzie tajemnicą dla wszystkich. Jesteś mężczyzną, a ten zawsze dotrzymuje sekretu. A teraz odejdź. A więc... Zobaczę go znowu. Czy jeszcze kocham tego przeniewiercę? Nawet we śnie staje przede mną. Trzeba Lizydora wydźwignąć ze złej doli. Tak, zaspokoić wierzycieli, przebłagać ministra, ponieważ pan minister nienawidzi kobiet, a zatem je kocha. Więc użyjmy naszych niewieścich czarów. Spałeś tam cokolwiek? Nic wcale. Mam gorącz. Drżysz cały. Mój wuj, jeśli mnie tu znajdzie, jestem zgubiony. Zgubiony? On jest nieprzyjacielem kobiet. Przy najmniejszej okazji złorzeczyć im ma sobie za rozkosz. Niech to się tu pokaże, ten surowy pan cenzor. Nauczymy go, że kobieta, gdy zechce, potrafi mężczyznę w kozie róg zapędzić. A teraz kładź się pan tutaj. Bliżej. Bliżej kominka. Cieplej będzie. Jestem prawie bez sił. Choćbym chciał stąd się oddalić, nie mogę. A pisać do niego nie mam odwagi. Proszę spać. Jak można usnąć, rozmawiając ze sobą? Biedny chłopiec. Całą noc o koniec mrużył, tak wielu cierpiał. Zasypia przecież. Justynko! Cicho! Czy spał dobrze? Oka nie zmrużył wcale. W tym domu nikt już nie sypia. Dopiero co się strzemnął. Ale niewygodnie mu tak leżeć. I owszem, zobacz, waćpanna. Nie wolno mi. No cóż w tym złego? Nie wiem. Ach, głupie przesądy. Taki wybladły. Ale jak wdzięcznie się uśmiecha. Jak są piękne, pociągające te omdlały dzięki młodości. Jakbym go chciała bliżej zobaczyć. No to przybliż się, panna. Nie, Justynko. No kroczek tylko. Nie mogę. No to do zobaczenia. Zaczekaj. Znalazłam sposób. Wyżej będąc, lepiej bym go widziała. Przesuń mi ten taborecik. Cicho, przewybornie go widzę. Tak. O, jakże jest piękny. To wyborna postawa. Przecież nikomu nie szkodząca. Niech będzie i tak. Nie mogłabyś mi odstąpić tego taburetu? Mogę się nim tylko
podzielić. Podaj rękę. I co? Jak ci się wydaje? Nieszpetny. Jak ci drży ręka? Moja? Szukam równowagi. Ja już lecę. Obie jesteście w niebezpieczeństwie. On śpi z odkrytą głową. Musi mu być zimno. Czekaj. Weź moją chustkę, Justynka. No tak, tak. Prędzej. Prędzej, panienki. O Boże, babka. Eugenia. Tak niezgrabnie chodzisz. Czy tylko za to mnie łajesz, babuniu? No, albo to mało. A coście tutaj robiły? My? Nic. Przykrywałyśmy głowę i piersi chorego, piersi? Który dopiero co zasnął. Czynności tak chrześcijańskiej nie ma się czego wstydzić. To przez bojaźń, aby się nie przeziębił. To pięknie. Albo kataru nie dostał. Chwalebnie. Ale ja lepiej to zrobię. Nasze kochane dzieci. Dobrodziejka, płaczesz? Bo dla mnie... Jakże to smutne, a zarazem rozkoszne wspomnienie. Twój dziadek tak niegdyś na moim łonie zasypiał. Czy tu będziemy pić kawę? Wyborna myśl. Nasz chory obudzi się przy stole. Zaraz będzie stół i wszystko przyniosę. Pomożemy ci, dzieci. Co za szczęście. Jest sam i śpi. Jaki blady. Wielki Boże, zachowaj dzieło Twojej ręki. Pod tymi anielskimi wdzięki ukazujesz się mym oczom. Ach tak, w tych boskich rysach maluje się wszechmocność Twoja. Och, nigdy dotąd serce moje nie czuło dla nikogo tak wielkiej chrześcijańskiej miłości i nigdy bardziej nie kochałam bliźniego. Oby znalazł na tym padole serce godne swego, serce czułe, kochające jak moje. Amen. Nieba. Co za rączka. Dalej, dalej, mości panie, mów. To bardzo ładnie. Och, drogie panie. Szczęście nawet we śnie przychodzi. Kiedy skołatana cierpieniem spoczywa cnota, miłość chrześcijańska czuwała nad nią. Ta ręka wznosiła się do pana zastępów. Prośby moje wzywały dla ciebie, jego ojcowskiej dobroci. Te damy łączyły się ze mną w modłach. Jestem waszym wielkim dłużnikiem. Och, puść, puść pana moją rękę. Już dawno trzeba było odebrać. Prawo boskie nakazuje brać to, co nam dają. Więc... Powracam ją, pani. No, tak, a teraz poproszę stawiany soli. Bliżej, bliżej, bliżej. I nalewany tak. Ach, panie, to ja powinienem wam... Pałac, jakiś jegomość. I jest już na schodach. Młody? Nie stary jeszcze. Wcale przystojny. No, zostańcie. Ależ z was, pani dobrodziejko, że dziś dopiero dwa razy przebierałyśmy się. U nieba, wuj. Rączki całuję, nóżki ściskam. Tamicie, panie, że wchodzę tu dla odszukania. Odszukania? Siostrzeńca mojego. Mości, panie, nie rozumiem. Doniesiono mi, że mój siostrzeniec, jadąc do swego pułku,
zboczył. Zboczył? Do tego zamku. I zamiast udania się na pole chwały, tutaj odprawia swą służbę. Ja wtedy, jako troskliwy wujaszek, przybywam powinszować mu pozyskanych zwycięskich wawrzynów. Za późno, wyjechał. A ja temu nie wierzę. A ja upewniam, że tak jest. A ja nawet przekonany jestem, Zaręczam panu, że jeszcze bawi się. Powiadam panu, że on... Że on jest w tym pokoju. A gdzie czeka? No rycerz, no zaczekaj do mości, panie rycerzu. Dorimena. Mościa. Mościa, pani, rączki całej nóżki ściskam. Właśnie chciałem podziękować za opiekę nad moim siostrzeńcem. Dowiedziawszy się, że do pana należy, czułam zobowiązana. Tak. Czułam się zobowiązana do starań o jego zdrowie. Ach, ja jak wiele przewinień mam sobie do wyrzucenia wobec pani. Jakie to przewinienie? Że będąc moim serdecznym przyjacielem, nie dowiadywał się dotąd, gdzie mieszka. Nie rozumiem. Rozumiem, moja córko. A teraz, to zostawimy was samych. Zaletą naszą jest szanować cudze tajemnice. Co za szczęśliwe spotkanie. Niespodziewane. Poznałeś mnie od razu? Mogę oczy moje zapomnieć tych rysów przyjaźni i wszelkich cnót. Oto stylowe, mamiące słówka, którymi oszukiwałeś moje serce. Lizydorze, nie zmieniłeś się. Ani ty, pani. Wszystko niszczący czas ledwo dotknął. Twoją urodę, wdzięk, wtedy składam hołd prawdziwej piękności. Przyjaźń wspiera się na wierność. Jeżeli wolno być niestatecznymi kobietom, to i mężczyźni chcą z nimi dzielić tę rozkosz. Dowiodłeś tego. Jeżeli najmilsze damy chcecie, abyśmy was nieodmiennie kochali, bądźcie zawsze piękne, żadnym niepodległym przywarom, a mężczyźni zawsze statecznymi zostaną. Buda wasza nawet nasze błędy uwielbia. Przez nikczemną chełpliwość wydajecie na wzgardę łatwowierne stworzenia, któreż się uwiedli. Może daj nam moc nienawidzenia tych, którzy nas oszukują. Nas nienawidzieć? Panowanie wasze na miłości się zasadza. A na pozornej miłości, którą okazuje nam kilku natrętów? Prawdziwa miłość jest wzajemnością dwóch serc. A wy zniżacie się do najpodlejszych postępów, aby nas omamić. Oj, no oczy i te łzy. Pięknie płaczesz, ale pięknie się śmiejesz. No. Więcej niż kiedykolwiek. Ubóstwiam cię, Dorimeno. Pani, kochasz mnie jeszcze. Pana? Tak, tak jest. Mnie samego. Kobiety łatwo zapominają wszystkich ukochanych, wyjąwszy pierwsze. No, ale teraz jestem zupełnie uleczona. Zupełnie. I serce moje przedsięwzięło. Kochać raz jeszcze. O nie, nigdy. Tak. Nie. Ale mówmy o czymś innym. Chcę z panem mówić teraz jako matka. Matka Eugenii. Siostrzeniec pana byłby stosownym mężem dla mojej córki. Zbyt młody jeszcze. No, on bardziej dojrzały od swego wuja. Ale córka pani... Ma serce podobne do matki. Będzie jedyną moją dziedziczką, a Maurycy, jak sądzę, cały. Weź pana majątek dostanie. To prawda, tak, no. Tak. Ale teraz nie mam... A teraz pozwól pan, że cię opuszczę. Ale przecież nasze sprawy... Spieszyć muszę do ważniejszej, która i pana dotyczy. Nie? Tak.
Proszę zaczekać na mnie w pokoju swego siostry. Ale oddalasz się, pani? Serce pana od dawna przyzwyczajone do oddali. Dorymeno! Dorymeno. Masz przyczynę, błogosławić opatrzność, że ocaliła młodość twoją od zguby. Rycerz, bohater, nie może bez wstydu od rana do nocy siedzieć w gronie kobiet. 7 kobiet. Wszystkie są zacne, cnotliwe. A cnót nigdy dosyć. Cnót nigdy nadto. Tak waś bardziej ich wdzięki, jeżeli cnoty rachujesz. Mój wuju. Ja znam je dobrze. Źle je znasz, mój wuju, mój wuju. Co prawda, bladość twojej twarzy dowodzi, żeś ciężko chorował. O, mój wuju. Gdybyś mógł, mój wuju był co? Widzieć, mógł, co? Mój wuju, jak w chwilach cierpienia mego, te czułe, dobroczynne istoty wyprzedzały się w przynoszeniu ulgi memu cierpieniu. Mój wuju, co? Zazdrościłbyś mego losu, kiedy zupełne wyniszczenie zbliżało mnie już do grobu. Chciały wezwać lekarzy. Co oni mi pomogą? Mówiłem. Pozwólcie działać samej naturze i przyjaźni. To są moi lekarze. Śliczni lekarze. Najlepsi. Starania czułej niewiasty leczą cierpienia ciała i duszy. Ileż to razy Luba Eugenia, podając gorzkie napoje, wejrzeniem swoim przemieniała je w słodycz. Konstancja podnosiła zawsze moją głowę dla zażywania onych. A kochana babunia okrywała mnie swoim półsalopkiem. Justynka ogrzewała przy kominku moją bieliznę. Co? Którą podawała mi, odwracając oczy. Cuda mi prawda. Cuda, wuju, cuda. Czasem sądziłem, że skończyłem życie doczesne, że zamieszkałem w raju, który Mahomet tylu nieśmiertelnymi pięknościami. A którą z nich kochasz, a? Wszystkie. Szalony. Pałam do Konstancji. To uwielbiam Eugenię, kocham jej matkę przez wdzięczność, Justynkę z uniesieniem, Urszulkę z wstrzemięźliwością, a nawet na babunię nie bez przyjemności spoglądam. Ta się podoba, tamta już się podobała, a ta dopiero zacznie się podobać. Kochać tyle naraz? Naśladuję kochanego wujaszka. Mnie? Tak. Kochasz tu kogoś, godnego kochania. O nieba, to Lizydor. Pamięć tej ukochanej przez ciebie osoby jest miłą sercu twojemu, bo już nie 100 razy, tylko chyba ze 200 imię jej słyszałem z ust twoich. Dworymuena. Przesłyszałeś się. Wujwacz pana, prawdę mówi, przesłyszałeś się. Było to imię. Urszula. Tu? Albo inne wyrzekłem. Dorymena, a Urszula jedno nie przeszkadza drugiemu. Przeniewierco, Lizydorze, tak dotrzymałeś przysiąg, który mi czyniłeś, odwiedzając mnie w klasztorze. Nie ze wszystkim przeniewierca. Kiedy znajdując się sam na sam z panią, całymi godzinami odprawiałem na kolanach medytację przed nią. A to była, rozkosz anielska. Ale ja nie mam skłonności do seraficznych amorów. Przynajmniej poznałeś, wujaszku, że kobiety są godne uwielbienia. To Lizydor. No, są godne uwielbienia, osobliwie kiedy są piękne. Ale nie chytre, lekkomyślne, podejrzliwie uparte, próżne. Ten zdrajca. Kochające zbytek w ubiorach, który zamiast upiększać szpeci, ich udawane słabości, migre, wapory, nieczułość ich duszy. Wójcie, czy już wszystko? No, ale ja szanuję, cenię kobiety. Ja tak myślę. Jak wać pan? To ty, Dario. Pomijając waszą męską zdradliwość, pychę,
Rozum wielki pozornie, a mały w istocie. No. Nieroztropność, chlubienie się, że panujecie nad kobietami, pomijając waszą głupotę, podłość, pominąwszy wrodzoną skłonność do oszukiwania płci. No nareszcie pominąwszy wszystko. To dosyć szanuję i cenię mężczyzn. Więc kwita między nami. Zdrajca! Przeniewierca! Wuj wpadł między dwa ognie. Wyjdźmy. Ten niewdzięcznik był moim najmilszym ukochanym. Nie ujdziesz, zwodzicielu, przed piorunem zemsty mojej. A ja ubóstwiałem cię, pani. Niestety, inna piękna kobieta postanowiła zniszczyć nasze związki. No niechaj piękność Urszuli będzie wytłumaczeniem moim. Wszystko słyszałam. Nie wierzcie. Zginąłem. Wszystkie przeciwko mnie. Niech się zawstydzą. Niech doznają naszej łaskawości. Ale kto by się zdobył na tak heroiczną ofiarę? Każda kobieta. Ja nawet. Kuzynko! Ty nie byłaś jakby ofiarą jego przewrotności. Dawniej jeszcze niż wy obie. Tak, tak. I mnie zdradził. Ale pewne zdarzenie dało mi sposób pomszczenia się. Już miesiąc mija jak ciężką chorobą złożonego jego siostrzeńca. Pielęgnuję jak syna. Przyciskam do serca, które wuj dotkliwie zranił. Przedziwny losie. Ale nim przystąpimy do zemsty, trzeba zapytać siebie. Czy i my wolne jesteśmy od wszelkich zarzutów? Jeżeli mężczyźni mają swe wady, my je mamy także. Tysiące. Wielu jest mężczyzn wspaniałych, czułych, godnych najwyższego szczęścia. A wy, panie, posiadacie wrodzoną wspaniałą myśl. I w sercu po latach na nastu obudzi się znowu miłość? Nie inaczej. Ale powiadają, że serce mężczyzn jest zmienne, a ja mówię, że jest wierne. O tak, oddalone od celu miłości, zmienia się czasem, ale gdy do niego powraca, kocha znowu jak dawniej. O, tak, do Rymenu. Ciebie jedynie. Nie poważam mężczyzny, który leży u nóg kobiety. Lizydorze. Zastań. A mnie to upokarza. A teraz, drogie panie, zostawmy panu czas na rozmyślania. Do widzenia. Rączki. Do widzenia. Całuję nóżki. Nóżki ściskam. Wyjeżdżam. Widzieć ją byłoby przyjemniej, ale uciekać od niej rozsądnych. No tak, z miną triumfującą oczekuje mnie. Obaczymy ją, ale tylko z daleka. Z oddalenia można uniknąć strzałów Amora, ale z bliska ulec im trzeba. Wuju, drogi wuju. Aha, dobrze, że cię widzę, Maurycy. Wyjeżdżamy natychmiast. Niechaj wszystko do drogi będzie przygotowane. Wuju, no. Wielki Boże. Co się stało? Wyjeżdżamy. Kiedy? Natychmiast. Więc jutro nie będziemy już mieszkali pod jednym dachem? Zawsze moja dusza w tych miejscach przytomną będzie. Mogęż temu dać wiarę? Wierzę, że się nigdy nie zapomnimy. Nigdy. Dajmy sobie dowód przyjaźni. Jedno pocałowanie. Och, to się nie godzi. A kiedy serce jest czyste, wszystko się godzi. Masz moją rękę. Chcąc ci i posłuszeństwem się podobać, uciekam od ciebie. Bądź zdrowa. Bądź zdrów. Wierzyciele Lizydora po niejakim uporze zapomnieli.
połowę należnej sumy. Oddali mi wszystkie rewersy. Z ministrem było trudniej. Pochlebiałam jego dumie, chwaliłam wielkość duszy, a minister chwalony przystał na wszystko. Przywrócił Lizydora do łask i z największą uprzejmością pożegnał mnie. Pragnę, im stąd wyjadę, pragnę wyrazić swe żale. Tak, słucham. Ale więc... Aha, może lepiej przemilczycie. Razem z Maurycym żegnamy, panie. Wać, pan wyjeżdżasz? Rozumiem. Nikt tu zatrzymywać pana nie powinien. Nikt tu nie jest ci miłym. Ja wiem, wiem. Można być szczęśliwym tylko u boku tego, którego się kocha, prawda? No, ale dlaczego zabierać ze sobą to dziecko? Należy ochraniać jeszcze jego słabe zdrowie. Gdybym go tu zostawił, kto wie, kiedy by stąd wyrwać się potrafił. To miejsce czarodziejskie. A więc zostań, wać pan. Stań się członkiem familii naszej. Maurycy kocha moją córkę. Kochamy się. Tak. No ojcie, kochajcie się. No to zgadzam się na wasz związek. Bądź szczęśliwą, moja córko. Eugenio. Maurycy. Podajcie sobie ręce. Konstancjo, ty płaczesz? To z wielkiej radości. Dorymeno, a może młodzi są przykładem dla nas, co? W tym wieku? No, późno, ale lepiej być szczęśliwym trochę później niż nigdy. No, zapominasz, wać pan, że mam nieszczęście być kobietą, tak? A ponieważ płci naszej nienawidzisz, kochać można pana, tak? Ale zaślubić nigdy. No, Dorymeno. Rozumnie czynisz, moja córko. Sprawę rozwiązujesz po żołniersku. Aha, dobrze. Wyznaj prawdę. Wyznaj prawdę, pani. Obawiasz się dzielić ze mną mój los nieszczęsny, bo utraciłem cały majątek, mój urząd. O, to jest nowe powołanie. Co? Na to same stanowisko. O nieba! A wierzyciele pańscy? Wszyscy są usatysfakcjonowani. Zapłaciłam wszystkie długi. Honor i majątek, wać pana, uratowany. O Boże! Boże! Winien jestem szczęście, honor i życie najcnotliwszej, najcnotliwszej z kobiet, Dorymeno. Świat cały musi o tym wiedzieć. A los nakazał nam ukrywać nasze cnoty, a wy pragniecie sławy, a my ustępujemy onej. Poznając wady kobiet, poznajecie i czystość ich duszy. W młodości rozwijają się kwiaty miłości, z wiekiem więdną. Ale owoc dojrzewa, a wówczas roztropność podaje go naszym przyjaciołom. Racz go przyjąć z rąk moich, Izydorze. Rączki całuję, nóżki ściskam. Ach, ja, kobiety, na próżno chcemy was poznać. Trzeba was kochać takimi, jakimi jesteście. O, na niebie, naszym niebie znowu. Zaświeciły wszystkie gwiazdy. Dorymeno. Ach, te kobiety. Kobiety. Było to słuchowisko według komedii Charlesa Alberta de Moustiera pod tytułem Ach, te kobiety. Kobiety. W przekładzie Wojciecha Bogusławskiego. Wystąpili Grażyna Barszczewska, Eliza Borowska, Ewa Konstancja Bułchak, Antonina Giwicz, Joanna Jędryka, Stanisława Celińska, Edyta Jungowska, Piotr Adamczyk, Krzysztof Kolberger i Artur Janik. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego. Adaptacja i reżyseria Zdzisława Dąbrowskiego.